En Pologne, un nombre croissant de personnes n'ont pas les moyens de payer le loyer ou d'acheter leur propre appartement. La forte inflation ainsi que la guerre en Ukraine sont à l'origine de l'explosion des prix de l'immobilier. Zenobia Zacek est une militante œuvrant pour le droit des locataires et aide les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un appartement. A lot of the apartments available on the market for rent are priced higher than the income that that the tenants can provide. So the actual problem is that a lot of them cannot afford both to feed their families and to pay the rent. So in a normal situation, the government would step in with some offer of social housing. The problem is that many of them simply do not qualify to the social housing and they cannot afford the housing on the private markets. L'une de ces personnes est Ivona, qui a repris un appartement vide appartenant à la ville avec son partenaire et ses trois enfants. Byli właściciele, kazali nam się odprowadzić z mieszkania, my się rozchodzili i sprzedawali mieszkanie. No i szukaliśmy mieszkania do wynajęcia, ale ceny tak wzrosły, że nie mieliśmy za co, ale to jeszcze jest taki powód, że nie chcą wynajmować z dziećmi. Dostałam kontakt do pewnej osoby i po prostu wyszliśmy, no bo nie widzieliśmy innego wyjścia, no albo ulica z dziećmi, albo takie rozwiązanie. Proces trwa, teraz będziemy mieć prawie eksmisję w sądzie, no ale no mam nadzieję, że nam przyznają. Every week there's at least like 5-10 people like that. Le ministère du développement économique souligne que les prix élevés des logements reflètent la tendance générale. Il prépare également des programmes d'aide tels que des prêts préférentiels et espère que cette tendance se stabilisera. Jeżeli mamy średnią inflację na poziomie 14% w 2022 roku, to ciężko, żeby podobne czynniki, które wpływają na ten cały koszyk inflacyjny, nie wpływały również na ceny nieruchomości. Co możemy z tym zrobić? No oczywiście jakoś próbować ten proces wyhamować. I zrobiliśmy ogromny krok polegający na tym, że w ostatnim roku wybudowano rekordową ilość mieszkań, 237 tysięcy. To powinno spowodować, że przy takiej podaży ceny powinny się stabilizować. Ale przede wszystkim odpływ pracowników z Ukrainy i ceny energii doprowadziły do tego, że ten trend podwyżek jest utrzymywany. The rise in prices not only in the housing market, but also in the food and basic services sectors rarely goes hand in hand with the increases in salaries in Poland. After months in such a situation, it becomes more and more difficult for many to make ends meet. Magdalena Podobnik for Euronews from Warsaw.